Radio Tok FM, Euro Conchita. Radio Conchita. Radio Conchita. Polskie Radio 24, minęła 11.30, inform protest w Sejmie. Opiekunowi już ten protest zawieszają. Przed jego gmachem odbędzie się konferencja prasowa w tej sprawie. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska mówiła w TVP Info, iż wierzy, że będzie to nowe otwarcie dialogu ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Jeżeli ta informacja stanie się faktem, to będzie dobra decyzja. Ja za nią dziękuję i zapraszam razem z moimi kolegami do dalszej pracy nad rozwiązaniami dla środowiska osób niepełnosprawnych. Przypomnę Państwu, do tej pory rząd zrównał rentę socjalną z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zmiana spowoduje miesięczne podwyższenie świadczenia dla niepełnosprawnych o ponad 160 zł. Parlament przyjął także, a prezydent podpisał, ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych. Osiągnięcie porozumienia na poziomie narodowym zawsze będzie tym łatwiejsze, im głębsza i intensywniejsza będzie debata parlamentarna na poziomie międzynarodowym, w gronie sojuszniczym i unijnym, przekonuje Mariusz Błaszczak. Minister Obrony Narodowej przemawiał na trwającym zgromadzeniu parlamentarnym NATO w polskim parlamencie. Te role zgromadzenia Polska ceni i wspiera, zapewniał szef MON. Ważna jest ona szczególnie dziś, gdy trzeba zapewnić nie tylko na poziomie narodowym, ale także sojuszniczym i unijnym wolę polityczną oraz środki finansowe do odpowiedzi na wszystkie stojące przed nami wyzwania i zagrożenia. Zarówno te klasyczne, jak i całkiem nowe. Tylko wówczas NATO i Unia Europejska po raz kolejny w swojej historii potwierdzą, że nie ma dla nich alternatywy, a wspólnocie euroatlantyckiej nie grozi renacjonalizacja polityki bezpieczeństwa i obrony. W zgromadzeniu bierze udział ponad 500 parlamentarzystów krajów sojuszu, którzy rozmawiają o kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego. Sesja potrwa do jutra. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali 400 razy, usuwając skutki burz, opadów deszczu i silnego wiatru. Tylko w województwie świętokrzyskim wyjeżdżali ponad 30 razy. Najwięcej pracy mieli w powiecie starachowickim i w okolicach Świętego Krzyża. Najtrudniejsza sytuacja była w Bielinach i okolicach, mówi pełniący obowiązki zastępcy komendanta miejskiego Straży Pożarnej w Kielcach, kapitan Michał Świąder. Łącznie na terenie gminy Bieliny wystąpiło 17 zdarzeń związanych z podtopieniami. Podtopienia te wystąpiły w szczególności na posesjach w pomieszczeniach piwnic, jak również w części w pomieszczeniach parterowych budynków położonych niżej. Również jedno zdarzenie na terenie gminy Bieliny związane było z wyładowaniem atmosferycznym. W miejscowości Kakonin doszło do pożaru stodoły. Ratownicy wypompowywali wodę z zalanych piwnic i usuwali z dróg oraz chodników połamane gałęzie i konary. W Wilnie rozpocznie się dziś Międzynarodowy Festiwal Poetycki Maj nad Wilią. W czasie jubileuszowej 25. edycji imprezy odbędą się także prezentacje poezji i prozy oraz pokazy filmów, wystawy i dyskusje z gośćmi. Wieloletni dyrektor Maja nad Wilią, Romuald Mieczkowski, powiedział Polskiemu Radiu, że festiwal to nie tylko spotkania poetyckie. Będzie bardzo solidny panel dziennikarski, dyskusja ciekawa. Będziemy gościć festiwal Emigra. Będzie panel muzyczny, więc wybór jest duży. Gośćmi festiwalu będą m.in. Dorota Masłowska, Brygida Helbik, Stanisław Łupieński i Wojciech Przoniak. Dzisiaj w ramach otwarcia festiwalu recital z piosenkami lat międzywojennych zaprezentuje aktorka pochodząca z Wilna Joanna Moro. Wystąpi też Stanisław Sojka z zespołem. W trakcie festiwalu pojawią się również poeci i dziennikarze, litewcy oraz goście z innych krajów. To jest okazja do zaprezentowania Litwinom niezwykle bogatej polskiej kultury, ale też pokazania, że kultura może łączyć, a nie dzielić. Mówi Renata Budkiewicz, odpowiedzialna za kontakt z mediami litewskimi. Festiwal potrwa do 31 maja. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. I dziś także ostatni dzień Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Wczoraj w czasie gali za najlepszą książkę ubiegłego roku uznano retrokryminał Ryszarda Ćwirleja Tylko umarli wiedzą. Autor odebrał nie tylko nagrodę główną, wcześniej bowiem okazało się, że zwyciężył także w SMS-owym głosowaniu czytelników. Już czułem się usatysfakcjonowany, już byłem w 100% przekonany. Zastanawiałem się cały czas, siedząc tutaj przed tą sceną, kto z kolegów i koleżanek dostanie wielki kaliber. No i nagle niedowierzanie, słyszę, jak Irek Green wypowiada moje nazwisko, to przez moment nie mogłem uwierzyć w to, no ale taka jest prawda. No, podwójna nagroda, rozbiłem bank, jak to się mówi dziś.
Honorową nagrodę wielkiego kalibru osobiście odebrał islandzki pisarz Arnaldur Indrideson, który zasłynął pod koniec lat 90. powieścią Synowie Pyłu. W Polsce ukazały się między innymi jego książki Grobowa cisza, Głos, Zimny wiatr. Rafał Bo, zaproszony na wiadomości sportowe. Po raz trzeci z rzędu, a 13 w historii. Piłkarze Realu Madryt zdobyli Puchar Europy. We wczorajszym finale Ligi Mistrzów w Kijowie pokonali Liverpool 3-1. Były reprezentant Polski Jacek Krzynówek zwraca uwagę na dobrą dyspozycję gracza Realu Garetha Bale'a, który zdobył wczoraj dwie bramki. Fenomenalne uderzenie, to tylko pokazuje, jak mimo, że chłopak miał ogólnie, ma ciężki sezon ze sobą, miał problemy rodzinne, dużo kontuzji i w takim momencie oczywiście był troszeczkę dowiedziony tym, że nie zagrał od początku, gdzie te ostatnie tygodnie strzelał naprawdę dużo bramek w Realu. Mał ności, wierzę, że to robi, bo w takim momencie wrócić do takiego strzału to jest naprawdę bardzo ciężko. I chyba poza tym, że zaryzykował, dużo i to się opłaciło. Po wczorajszym finale niemiecki bramkarz Liverpoolu Loris Karius przeprosił kolegów z drużyny i kibiców za błędy, po których padły dwie bramki dla Realu. To najgorszy moment w mojej dotychczasowej karierze, przyznał golkiper. Szwed Fredrik Lindgren wygrał zawody o Grand Prix Czech, drugą rundę indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu. Drugi był Patryk Dudek, a trzeci Rosjanin Emil Sajfutinow. W półfinale wykluczony został Maciej Janowski. W klasyfikacji generalnej cyklu prowadzi Lindgren. Konrad Czerniak i Michał Chudy na 100 metrów stylem motylkowym oraz Bartłomiej Roguski na 200 metrów stylem klasycznym zapewnili sobie miejsce w kadrze na pływackie Mistrzostwa Europy w Glasgow. Kwalifikacje na tę imprezę wywalczyli podczas Mistrzostw Polski na basenie 50-metrowym, które od czwartku trwają w Łodzi. Dziś Magda Linet w swoim pierwszym meczu na paryskich kortach Rolanda Garrosa zagra z reprezentantką Kazachstanu Zariną Diaz, natomiast Magdalena Fręch zmierzy się z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Zdaniem najlepszej polskiej tenisistki Agnieszki Radwańskiej Fręch stać na wygrane w turniejach tej rangi. Jest to fajne, że mamy kolejną dziewczynę, która gdzieś się zbliża do setki, która może grać turnieje główne WTA. Wydawałyśmy się na niektórych turniejach, czy w Auckland, czy w Australii. Oczywiście to jest jej przełomowy moment. Teraz gra swój najlepszy tenis. Oby była setka i oby nas było coraz więcej. Przypomnę, że w tym roku Agnieszka Radwańska nie wystąpi na kortach Rolanda Garrosa, a zrezygnowała z przyczyn zdrowotnych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Słowem niepodległa. Witamy Państwa, Słowem Niepodległa dzisiaj z Radomia. Zaczęliśmy od tajemniczego dźwięku. Znajdujemy się w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Ze mną jest pan Mariusz Król z muzeum. Co usłyszeliśmy? Dzień dobry. Usłyszeliśmy zamek dwutaktowy karabinu Mannlicher wzór 1895. Właśnie takie karabiny przyjmowała Polska Organizacja Wojskowa w dniu niepodległości, czyli 2 listopada, rozbrajając garnizon radomski. A niepodległość, tak jak zapowiadałam, mówiłam wcześniej, do Radomia przyszła nieco wcześniej i o tym właśnie teraz porozmawiamy. Ja właśnie idę w kierunku naszych dzisiejszych gości. Są z nami pan Krzysztof Skarżycki, historyk z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, pan Przemysław Bednarczyk, historyk, nauczyciel, założyciel Radomskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, pan Marcin Kępa, pisarz, regionalista, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Witam niemniej serdecznie. Pan Paweł Puton, regionalista, publicysta, również z Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Witam serdecznie. I pan Sebastian Równy, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta. Dzień dobry. Mieliśmy mówić właśnie o tym, że w sumie pewnie nie ogólnie znanej w Polsce tym fakcie, że niepodległość w Radomiu jednak troszkę wcześniej, ale zanim do tego doszło, jakie były nastroje tuż przed tym rokiem 1918? Pan Paweł Puton. Otóż, drodzy Państwo, ta niepodległość, tak jak wiemy, zawitała w Radomiu już 2 listopada, ale pewne bardzo charakterystyczne objawy wolności, taki można powiedzieć wybuch wręcz, radości z tego, że można chociażby w sposób nieskrępowany świętować różne rocznice narodowe, zabitał do Radomia wraz z opuszczeniem miasta przez Rosjan, czyli zaborcę, który jakby okupował miasto przez cały XIX wiek.
można powiedzieć równo 100 lat, od 1815 do 1915. A ponieważ wraz z nastaniem wojennej administracji austriackiej ta wolność była dużo szersza i nasi przodkowie mogli w sposób nieskrępowany świętować różne rocznice, z wielką ochotą skorzystali z tego i już we wrześniu 1915 chociażby powołana została Komisja Szkolna Ziemi Radomskiej. Takie charakterystyczne ciało, które położyło podwaliny pod niepodległą, wolną polską edukację. Warto podkreślić, że podobne ciała powstawały w różnych innych miastach na terenie dawnego Królestwa Polskiego, ale tylko ta Radomska Komisja Szkolna posiadała taką prawdziwą autonomię, którą zresztą wywalczył jej ksiądz Józef Rogoszny, główny jakby duch tej organizacji. Ale co warto pamiętać jeszcze? Już 1915 rok nasi przodkowie, dawni Radomianie, świętują ochoczo kolejną rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Kolejny rok, styczeń 1916 roku, wielkie huczne świętowanie 53. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, które tutaj na naszym terenie miało bardzo silne tradycje, chociażby wspomnieć postać pułkownika Dionizego Czachowskiego, który tutaj właśnie operował, który na terenie regionu radomskiego został zamordowany, zabity w jednej z potyczek. I tutaj Rosjanie wystawili jego zhańbione ciało właśnie na takie pohańbienie, pokazując Radomianom, że oto poległ wasz wielki wódz, że to powstanie już nie ma szans powodzenia. Później po latach Czachowski doczekał się mauzoleum takiego okazałego pomnika, który też zresztą niestety wkrótce został zniszczony przez już okupację i okupanta niemieckiego w czasie II wojny światowej. Ale chcę wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Rok 1916, 3 maja, Radomianie w wielkim pochodzie świętują 125. rocznicę uchwalenia konstytucji. I co się wtedy dzieje? Rzecz mało znana. Przez samych Radomian zwłaszcza. Radomianie zaczęli wtedy sypać kupiec. Widocznie zamarzyło im się to, co w Krakowie jest takie okazałe, takie bardzo znane krakowskie kopce. I oni w Radomiu też chcieli mieć taki kopiec. Zebrał się ogromny pochód, którego chyba w swojej historii dotychczasowej Radom nie widział, ponieważ około 20 tysięcy ludzi szło w tym pochodzie. I zaczęto sypać ten kopiec. Kopiec, który niestety nigdy nie osiągnął jakichś wielkich rozmiarów i tak naprawdę już w międzywojniu jakaś pamięć o nim zaginęła. Ale co znamienne, chociaż początkowo był kopcem 3 maja, już po kilku latach, być może nawet już w 1917 roku, stał się kopcem Kościuszki, czyli jeszcze bardziej jakby nawiązanie do Krakowa. A to stąd, że w tymże roku właśnie świętowano stulecie zgonu Kościuszki, też wielkiego bohatera narodowego, który jeszcze w latach I wojny światowej był takim wzorem, który Radomianie chętnie i odwoływali się do niego i chętnie go upamiętniali. Jeszcze może pan być, tutaj wejdę w słowo, bo mówisz o tych 20 tysiącach mieszkańców. Drodzy państwo, powiedzmy sobie szczerze, że Radom u progu, powiedzmy sobie, I wojny światowej, to jest miasto 60-tysięczne, czyli co trzeci mieszkaniec był na tej demonstracji. A jeszcze weźmy pod uwagę, drodzy państwo, że wówczas taką największą mniejszością, ale bardzo znaczącą, byli Żydzi, którzy wtedy, w tym czasie stanowili ponad 1/3 jego mieszkańców. Także i w tej manifestacji brali udział Polacy, ale również bardzo dużo Żydów o takich właśnie propolskich nastawieniach. Tutaj padła ta data 2 listopada 1900. Jeszcze momencik. Krzysztof Skarżyński. Tak, żeśmy raz chcieli mówić o Tadeuszu Kościuszce, to też w 1917 roku Park Radomski, główny Park Radomski, otrzymał imię Tadeusza Kościuszki. I to jest też znamienne, że w tym czasie, w czasie I wojny światowej można było polskość także manifestować przez nadawanie nazw. Właśnie Rada Miejska w 1916 roku nadała wszystkim szkołom powszechnym, które zostały utworzone już spolszczonym, imiona bohaterów narodowych i znanych pisarzy. No, większość tych szkół do tej pory nie istnieje, a na przykład coś też ciekawe, w Radomiu były dwie szkoły imienia Tadeusza Kościuszki, szkoła żeńska i szkoła męska imienia Tadeusza Kościuszki. I tutaj, tak jak już teraz się zbliżamy do powstania Republiki Radomskiej, zachowały się bardzo fajne wspomnienia. Tutaj ziemianki spod Radomia, która właśnie miała tę okazję i przyjemność przebywać w Radomiu, w samym środku wydarzeń pani Marii Walewskiej, która działała w Lidze Kobiet w Boku Marii
Marii Kelles-Krausowej, żony doktora Stanisława Kelles-Krausa. Tutaj będzie potem mowa o nim. I jak mniej więcej wyglądało to narastanie niepodległości w Radomiu. Tutaj Maria Walewska w wspomnieniach opisuje takie wydarzenie, jak w nocy z 31 października na 1 listopada przybiegła Maria Kelles-Krausowa z materiałami do domu. Mieszkała naprzeciwko siebie mieszkały wtedy na ulicy Szerokiej, dzisiaj to jest ulica Piłsudskiego. Przyniosła materiał biały i amarantowy i powiedziała, że należy szyć opaski, żeby manifestować swoją polskość. No i tutaj Maria Walewska opisuje, że jej babka była tak wzruszona, już ponad 70-letnia kobieta, od razu się wzięła za szycie tych opasek biało-czerwonych, no, pełna wzruszenia, ale jeszcze dodaje, że takich punktów szycia w Radomiu było kilka, także można powiedzieć, przygotowywania trwały już parę dni wcześniej, przed tym. Zresztą też Maria Walewska opisuje, że październik był bardzo ciekawym miesiącem w Radomiu. 2 listopada 1918 roku ta data ważna dla Radomia, bo wtedy przychodzi niepodległość i Republika Radomska powstaje. Jaka była organizacja Republiki Radomskiej? Przede wszystkim pozwolę sobie wybić jeszcze raz mocno tę datę, 2 listopada. Po raz kolejny możemy my, Radomianie, odwołać się do takiego znanego nam wszystkim, a myślę, że już głośnego w Polsce hasła, zaczęło się w Radomiu. Ale bo to, proszę Państwa, rzeczywiście Radom był pierwszym miastem w Królestwie Polskim. Ja nie mówię, że na terenie całego kraju, bo tu oczywiście podniosły się takie głosy sprzeciwu w Tarnowie, może jeszcze w paru innych ośrodkach, ale bez wątpienia na terenie dawnego Królestwa Polskiego Radom był pierwszym miastem, które samo się oswobodziło z kajdan niewoli i okupacji austriackiej. Dokonali tego Radomianie własnymi rękami. Oczywiście miało to swoje podłoże i jakby, powiedzmy, pewien taki polityczny charakter, ponieważ najpierw powstał Komitet Pięciu, czyli ciało, które miało tę władzę z rąk austriackich przejąć, ale bardzo zależało tym środowiskom niepodległościowym na tym, żeby jednak to przejęcie władzy odbyło się poprzez bardzo mocny czyn zbrojny. Ponieważ w poprzednim wejściu mówiliśmy o zaangażowaniu młodych Radomian, to oczywiście siłą napędową tego właśnie zbrojnego przejęcia władzy w Radomiu byli młodzi Radomianie pod komendą porucznika Józefa Mariańskiego, który był komendantem 7. Taki okręgu. Radomski bohater trochę, nie? Radomski i Białostocki. A dlaczego Białostocki? Bo no niestety bohatersko poległ w obronie Białegostoku w roku 1920, w wojnie polsko-bolszewickiej. Jest tam upamiętniony, ale u nas pamiętany jest przede wszystkim z tego właśnie, że na czele młodych peowiaków rozbroił garnizon austriacki, czyli zbrojnie przejął władzę nad miastem i jednocześnie był twórcą odrodzonego Wojska Polskiego w Radomiu. To pod jego właśnie dowództwem powstawała pierwsza formacja. Ona się później przekształciła w tak zwany kombinowany batalion radomski, o czym chyba jeszcze powiemy. Natomiast bez wątpienia Józef Mariański to postać, która wybija się tu na plan pierwszy. I za sprawą tego chłopaka i jego podkomendnych władza przechodzi w ręce ciała politycznego, o którym wspomniałem, czyli Komitetu Pięciu. No właśnie, tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym ochotniczym batalionie radomskim. Jego wymarszu to już jest po listopadzie, czyli grudzień 1918 roku, którzy ruszyli na pomoc Orlętom Lwowskim. No Lwów wołał o pomoc od początku listopada. Orlęta walczyły właściwie od 1 listopada na ulicach miasta ze strzelcami siczowymi. I ta pomoc z Radomia idzie dość szybko. 28 grudnia rzeczywiście to błyskawiczny czas sformowania z niczego, prawda? Z ochotników z POW. Broń, słyszeliśmy klekot zamka Mannlichera, to właśnie broń, w którą ten batalion był uzbrojony. I oni są już na początku stycznia we Lwowie i ten kombinowany batalion radomski, zaraz powiem dlaczego kombinowany, ten batalion zajmuje redutę w rejonie Persenkówka, Kulbarków i na nich spada wielka kontrofensywa ukraińska zaraz na początku stycznia. Oni właściwie przyjmują na siebie ten pierwszy impet ukraińskiego kontrnatarcia. Wielu z nich ginie i dziś
spoczywają w panteonie bohaterskich obrońców Lwowa i polskich Kresów Wschodnich. No właśnie, to oni są na tym cmentarzu Orląt Lwowski. Tak, dla nas radomiaków to bardzo miłe, że możemy odwiedzając cmentarz Orląt Lwowski stanąć nad grobem chociażby Stanisława Radosińskiego, gdzie na jego grobowej tabliczce jest napisane uczeń, żołnierz Baonu Radomskiego, czyli batalionu radomskiego. Ten batalion nosił nazwę kombinowany, ponieważ trzeba pamiętać, że wtedy do Radomia dotarło kilka kompanii z innych miast. Kompania niepełna z Częstochowy, z Sandomierza i z Kozienic. No i do tego dołączyła kompania radomska, stąd nazwa kombinowany batalion radomski. Dał on początek 24. Pułkowi Piechoty, który później będzie walczył na froncie czeskim o Śląsk Cieszyński, na froncie litewsko-białoruskim o Wilno, no i właśnie z Ukraińcami o wspomniany Lwów. Tutaj chwilkę wcześniej mówiliśmy o Józefie Mariańskim. Czy postać ta jest obecna teraz jakoś w Radomiu, wspominana? No na pewno pamiętamy o naszym bohaterze, pseudonim Marski. Natomiast tak jak mówił tutaj Przemek Bednarczyk, on rzeczywiście jest bardziej upamiętniony, mam wrażenie, w Białymstoku jest takim bohaterem. Chociaż ma swój grup, prawda? Bohaterem tego miasta. Myślę, że jest ku temu okazja, żeby rzeczywiście gdzieś w przestrzeni miejskiej upamiętnić postać Mariańskiego i może właśnie ta rozmowa, że to dzisiejsze spotkanie przyczyni się do tego, zwłaszcza, że mamy tą bardzo zacną rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, gdzie w tym aspekcie radomskim na pewno kapitan Mariański położył wielkie zasługi, więc myślę, że należałoby rzeczywiście w przestrzeni miejskiej popracować nad tym, żeby tę postać godnie upamiętnić. A jaki był jeszcze udział Mariańskiego w organizacji w POW? Jak to wyglądało jego działalność w tych strukturach przemysłu Bednarczego? Warto pamiętać o tym, że on był rzeczywiście, miał doświadczenie wojskowe, był młodym podporucznikiem, porucznikiem, ale ten stopień był troszeczkę zbyt niski, by objąć dowództwo garnizonu, by móc sprawować komendę nad dużą jednostką. To jest jednak najniższy stopień oficerski. W związku z tym dość szybko awansowano go na kapitana, ale mimo to nie został dowódcą tego pierwszego batalionu, o którym wspominałem. Dowódcą tego batalionu został przysłany do Radomia kapitan Wacław Prawdzik. To jeszcze tak korzystając z okazji, mówiąc o tym batalionie. Porucznik Sokół, porucznik Tadeusz Kaliszczak i porucznik Stanisław Fiala, dowódcy trzech kompanii, oni wszyscy zginęli w walkach o Lwów i wszyscy spoczywają na cmentarzu Orląt. Wracając do Mariańskiego, zapamiętany został jako chłopak niezwykle dynamiczny. No, zresztą wydaje mi się, że ci, którzy wyrośli na właśnie doświadczeniach okresu strajku szkolnego, o którym wspominaliśmy, czy tych manifestacji burzliwych w czasie rewolucji 1905, to były takie charaktery chłopaków, zawadiaków, radomskich, może trochę łobuziaków, ale na pewno zdolnych do wielkich rzeczywiście czynów bohaterskich, zdolnych do poświęcenia. I on swoim przykładem pociągał swoich podkomendnych. Już jako dowódca kompanii w czasie wojny polsko-bolszewickiej właśnie pod Białymstokiem, no swoją postawą dawał przykład niezłomnej obrony ratusza białostockiego. Co prawda była to już ofensywa, która wypierała bolszewików z kraju, ale tam nagle w Białymstoku bolszewicy pojawili się niespodziewanie, w Białymstoku zajętym przez wojska polskie, i on swoim przykładem, swoją postawą dawał przykład chłopcom, by bronić miasta do końca. Zapłacił za to życiem. My teraz musimy pożegnać wcześniej jednego z naszych gości. Pan Krzysztof Skarżycki udaje się tutaj po sąsiedzku. Tak, i udaje się na prelekcję dotyczącą Radomia w czasach Jagiellonów o 12:00. Zapraszam. Także bardzo dziękujemy. Skrzydle, tak. Bardzo dziękujemy, a my teraz przenosimy się do współczesności. Jest z nami pan Sebastian Równy, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta. Powiedzmy o tym, jak Radom będzie świętował to stulecie niepodległości. Można powiedzieć, że Radom już właściwie świętuje. Już zaczął. Tak, no, bardzo nam zależało na tym, żeby ta
opowiadanie o radomskich drogach do wolności trwało cały rok, dlatego próbowaliśmy od początku roku wyzyskać cykliczne imprezy w radomskiej kulturze. Na przykład Kaziki, czyli święto patrona miasta w marcu, czy już 41. wiosnę literacką, do tego, żeby mówić o tym, jak Radom tej wolności szukał. Przed nami z takich najważniejszych imprez już 10. Festiwal Filozoficzny Okna, przez który próbujemy przypomnieć, że przecież z Radomia pochodzi Leszek Kołakowski, więc 4-9 czerwca to jest właśnie 10. edycja festiwalu. Zawsze przyjeżdża na ten festiwal Agnieszka Kołakowska, córka wybitnego filozofa, zresztą też świetny naukowiec. W tym roku zakończymy ten festiwal takim akcentem właśnie pasującym, wydaje się, do tego roku, czyli koncertem Stasiuk Hajdamaki z utworami Mickiewicza. W czerwcu też edycja specjalna ogólnopolskiego, już 21 raz konkursu modeli kartonowych i plastikowych z takim właśnie akcentem dotyczącym 18 roku, czy lat wojny. W czerwcu również Anima Urbis, to jest impreza bardzo lubiona przez radomian. W nocy odwiedzamy ważne dla historii miasta miejsca. Zajmuje się tym Resursa właśnie, która tutaj zawsze dzielnie stoi na straży tradycji i historii. Dziękuję, panie dyrektorze. Proszę bardzo. W sierpniu zaplanowaliśmy wspólnie z Towarzystwem Retrocyklistów Sprężyści taką imprezę 100 okrążeń na stulecie. Retrocykliści starają się te tradycje nasze przemysłowe i kolarskie kultywować i w tym roku też taką dużą imprezę plenerową z nimi zrobimy. I od września już szereg takich imprez mocnych. Uliczka Tradycji oczywiście to jest jeden z największych pikników historycznych, można powiedzieć, w regionie, zazwyczaj dotyczący 20-lecia międzywojennego, kiedy to Radom był takim miastem wielokulturowym, rozwijającym się gospodarczo. W tym roku oczywiście go poświęcimy na radomskie drogi do wolności. Odsłonimy mural we wrześniu. Wszystko na to wskazuje. Mam nadzieję, że właśnie Mariański gdzieś tam się zostanie tutaj zaznaczony. Niepodległościowa budka telefoniczna to jest taka ciekawa konstrukcja. Będzie można z takiej budki zadzwonić jakby do ojców niepodległości polskiej i tej radomskiej. Mamy dużo jeszcze czasu. To właśnie, powoli musimy przyspieszyć. No, ale przede wszystkim myślę, panie dyrektorze, że ten tydzień Republiki Radomskiej. Myślę, że tak, że w takim razie trzeba powiedzieć, że 2 listopada chcielibyśmy zrobić takie widowisko historyczne wieczorem z mappingiem pokazujące właśnie, że 2 listopada to my zaczęliśmy, prawda, że nam się udało i potem przez cały tydzień różne imprezy, oczywiście zakończymy to oficjalnymi uroczystościami 11 listopada, a po drodze będą jeszzie, sporo się będzie przez będzie ten tydzień się działo. Zapraszamy serdecznie do Radomia, nasz czas nieubłaganie zbliża się do końca, musimy niestety kończyć. Słowem Niepodległa dzisiaj z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. I słyszymy się już za tydzień w kolejnym mieście. Reklama. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem z aplikacją Mój Carrefour już tylko dzisiaj 20% rabatu na wybrane zestawy klocków Lego, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy. Aktywuj kupony w aplikacji Mój Carrefour i kupuj taniej. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Marian? Dobrze kupić szybki laptop na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert szybkie laptopy kupisz taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo z grafiką Nvidia i procesorem Intel Core i5 taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny w Media Expert. Po reklamie. Ogłoszenie nadawcy. Drodzy słuchacze, tworzymy Muzeum Polskiego Radia. Poszukujemy wszelkich pamiątek związanych z historią radia, listów, plakatów, zdjęć i liczymy na Waszą pomoc. Prosimy o kontakt muzeum@polskieradio.pl lub telefonicznie 22 645 31 81. Muzeum Polskiego Radia. Zasłuchaj się historią. Ogłoszenie nadawcy.
Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom uczy i bawi najmłodszych. Rano obudzimy, cały dzień wam towarzyszymy, wieczorem do snu utulimy. A gdy zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB Plus albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Autopromocja. Minęła godzina 12 w Polskim Radiu 24. Czas na informacje dnia. Protest w Sejmie zawieszony. To dobra decyzja, ocenia rzecznik rządu. Zgromadzenie Parlamentarne Krajów NATO o potrzebie wzmocnienia sojuszu mówi minister obrony Mariusz Błaszczak. Pożar składowiska w Trzebini udało się opanować. Prokuratura rozpoczyna badanie piątkowego, który wybuchł w Zgierzu. Aleksandra Kozera zapraszam. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych zawieszają protest. O podjętej decyzji poinformowała Polskie Radio Marzena Stanewicz, jedna z matek protestujących w Sejmie. Po prostu podjęliśmy taką decyzję z rozsądku. Zawieszamy protest i będziemy na pewno jeszcze go kontynuować. Jesteśmy gotowi do dalszego dialogu, mówi rzecznik rządu Joanna Kopcińska, pytana w TVP Info o zawieszenie sejmowego protestu. Jeżeli panie, państwo przebywający w Sejmie, Sejm opuszczą, ja jeszcze raz mogę tylko powiedzieć, że będzie to słuszna decyzja, ale ona w żaden sposób nie kończy dialogu, który chcemy prowadzić ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i wtedy, kiedy państwo zechcą z nami dalej rozmawiać, my jesteśmy gotowi, bo ten dialog, ta rozmowa rządu Mateusza Morawieckiego ze środowiskiem osób niepełnosprawnych cały czas trwa. Szczegóły decyzji o zawieszeniu protestu będą znane około 14.30. Na tę godzinę zaplanowano konferencję prasową przed gmachem parlamentu. NATO musi wzmocnić swoją obronność zarówno na wschodzie, jak i na południu, ocenia minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON mówił o tym w czasie trwającego w Warszawie spotkania Zgromadzenia Parlamentarnego Krajów NATO. Debacie przysłuchuje się Wojciech Cegielski. Minister Mariusz Błaszczak mówił, że Rosja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa na świecie. Argumentował, że NATO powinno jeszcze bardziej wzmacniać swoją obronność na wschodzie i mówił o decyzjach, które są spodziewane na lipcowym szczycie NATO w Brukseli. Potrzebna jest sprawniejsza struktura dowodzenia NATO, w tym nowe dowództwo komponentu lądowego szczebla armijnego. Polska gotowa jest je współtworzyć. Sojusz potrzebuje więcej sił bojowych o wyższym stopniu gotowości, które powinny być ściślej afiliowane do dowództw. Musimy stworzyć bardziej szczegółowe plany obrony, zmodyfikować szkolenia i ćwiczenia, by przywracały wojsku zdolność prowadzenia operacji obrony terytorium. Szef Polskiego Resortu Obrony przypomniał, że Polska jest jednym z krajów, które przeznaczają na obronność 2% PKB. Na taki właśnie próg państwa NATO umówiły się w czasie szczytu w Walii i w Warszawie. Szef Polskiego Resortu Obrony mówił też parlamentarzystom o polskim zaangażowaniu wojskowym na misjach w Afganistanie czy też na wschodzie Europy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pożar składowiska opon i tekstyliów w Trzebini w Małopolsce udało się opanować. Akcja gaśnicza trwa ponad 9 godzin. Według służb szybko się nie zakończy. O postępach informuje młodszy brygadier Paweł Sejmej z krakowskiej Straży Pożarnej. Pożar w tym momencie jest opanowany, zlokalizowany. Udało nam się przy pomocy starosty pozyskać na miejsce zdarzenia sprzęt ciężki, fadromy, koparki, które bardzo pomogły nam w oddzieleniu tej części materiałów, które nie uległy zapaleniu, od tej części, która już była objęta pożarem. Na miejscu ciągle pracuje prawie 200 strażaków, to 58 zastępów. Powierzchnia całego składowiska zajmuje około 2 hektarów. Starosta Chrzanowski apeluje do mieszkańców o zamykanie okien i ograniczenie przebywania na powietrzu. Tymczasem prokuratura w Zgierzu bada przyczyny pożaru składowiska odpadów na terenie byłych zakładów Boruta. W akcji dogaszania bierze udział kilkadziesiąt zastępów straży. Przypomnijmy, pożar składowiska wybuchł w piątek około 22.00. Pożar objął teren o powierzchni około 1,5 hektara. Znajdowało się na nim ponad 50 tysięcy ton odpadków. Od 1 maja były one tam składowane nielegalnie. Odpowiedzialna za śmieci firma nie uzyskała przedłużenia zezwolenia, mówi dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Krzysztof Wójcik. Sprowadzała odpady komunalne, w większości posortowane. To były tworzywa i papier. Sprowadzała te odpady po prostu z zachodu. Skalą pożaru i jego konsekwencjami przerażeni byli okoliczni mieszkańcy i pracownicy firm sąsiadujących z wysypiskiem. Należy uciekać stąd, bo nie wiadomo, co tutaj jest.
to nie do pomyślenia. Tragedia. Na miejscu zwołano posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wziął w nim udział m.in. prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. Nigdy na taką skalę nie mieliśmy zjawiska związanego z pożarem. Przyczyny bada zgierska prokuratura, mówi Krzysztof Kopania, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi. Trzy hipotezy. Samozapłon, zapruszenie ognia i celowe podpalenie. Przeczuwałem to już rok temu, że tak to się skończy. Tego typu firmy niestety wielokrotnie tak działają. Takich miejsc na terenie całego kraju mamy dużo. Za umyślne podpalenie odpadów grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Nie tylko pożary, ale i ulewy strażacy mają pełne ręce roboty. W związku z załamaniem pogody interweniowali ostatniej doby ponad 400 razy. Najwięcej interwencji było w województwach mazowieckim, świętokrzyskim, pomorskim i podkarpackim, mówi rzecznik Państwowej Straży Paweł Frontczak. W wyniku silnego wiatru w całej Polsce uszkodzonych zostało 38 budynków, w tym 17 budynków mieszkalnych. Między innymi wczoraj po południu nad częścią powiatu gdyńskiego w województwie mazowieckim przeszła lokalna trąba powietrzna, która spowodowała uszkodzenie dachów na 19 budynkach. Dziś aura będzie spokojniejsza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami jedynie dla dwóch województw, śląskiego i małopolskiego. Sprawdźmy szczegóły prognozy. Na krańcach wschodnich w pasie od Suwałk po Przemyśl słonecznie i bez opadów. Na pozostałym obszarze z biegiem dnia coraz więcej chmur, przelotny deszcz i burze. Najintensywniej padać i grzmieć będzie na południu kraju. Na termometrach przeważnie od 25 do 27 stopni. Chłodniej tradycyjnie nad samym morzem od 20 do 24. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 12, dziś niedziela, 27 dzień maja. Jakub Kukla, witam, zapraszam do godziny 15. Niepełnosprawni i ich opiekunowie zawieszają protest w Sejmie. Decyzją wszystkich rodziców i osób niepełnosprawnych zawieszamy po 40 dniach protest. Oświadczenie w tej sprawie wydamy na konferencji prasowej o 14.30 przed Sejmem. Tak mówiła dziś wczesnym przedpołudniem Iwona Hartwich, jedna z protestujących w Sejmie. Protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych rozpoczął się 18 kwietnia. Zgłaszali dwa postulaty: zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenie dodatku na życie zwanego też rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia. Przy telefonie dr Rafał Bakalarczyk, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dobry. Panie doktorze, protest dzisiaj zostaje zawieszony. Jaki jest bilans tych 40 dni w pana odczuciu? W mojej ocenie ten bilans jest pozytywny w tym sensie, że faktycznie protest, mimo że ten drugi z postulatów nie został w pełni zrealizowany, czy nie został zrealizowany, to jednak no coś się bardzo ważnego za sprawą tego protestu zmieniło. Mam nadzieję, że trwale. To znaczy poznaliśmy, czy szersza opinia publiczna bardziej mogła poznać te wybrane problemy tych osób z niepełnosprawnością, ich rodzin. I mam tu na myśli zarówno to, co artykułowali sami ludzie, którzy protestowali w Sejmie przez te 40 dni, ale także to wszystko, co się działo w różnych częściach kraju, no najbardziej intensywnie w Warszawie, czyli te różne akcje solidarnościowe, pod których brali udział też różni ludzie właśnie z niepełnosprawnościami. Oni pokazywali jeszcze ten szerszy wymiar barier w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością, no ale na pewno takim katalizatorem i taką tą iskierką był sam ten protest. Więc wydaje mi się, że ten, tak patrząc całościowo na odbiór osób z niepełnosprawnością i na pewne perspektywy uwzględniania ich w przyszłej polityce publicznej, w debacie publicznej, to ten protest no, uznałbym jednak za ważny i za taki, no w jakimś sensie za sukces. Ponadto no były jeszcze te wymierne rezultaty. Pierwszy z postulatów został zrealizowany i to dość szybko, więc to już jest wymierna korzyść, mam na myśli to podniesienie renty socjalnej. Także iż w kontekście tego drugiego postulatu, mimo że nie został on spełniony w tej wersji
jaki domagali się protestujący, która też mi się wydawała uzasadniona, to znaczy to dążenie do wsparcia pieniężnego. Tym niemniej to, co zaproponował rząd, czyli te pewne zmiany w dostępie do rehabilitacji, do różnych też wyrobów medycznych, one w pewnych sytuacjach część osób z niepełnosprawnościami także może wymiernie z tego skorzystać. Więc to też jest jakaś korzyść. Rzeczniczka rządu, odnosząc się do sytuacji w Sejmie, powiedziała dziś, że to zakończenie protestu nie kończy rozmów na temat całej sytuacji i dialog ze strony rządu ma być kontynuowany. Czy myśli pan, że protestujący przyjmą to zaproszenie, a jeśli tak, to czego powinny w pierwszej kolejności dotyczyć rozmowy? No to jest też trudne pytanie, czego powinny dotyczyć. Znaczy, na pewno protestujący siłą rzeczy będą trzymali się tych priorytetów, które zgłaszali od początku do końca i myślę, że też tego na pewno to będzie taki punkt, no jeden z kluczowych punktów w tych rozmowach. Natomiast no, na pewno będą też inne wątki i dobrze by było, żeby one właśnie były, żeby jednak mamy tutaj szereg innych problemów, także powiedziałbym, że z mojej perspektywy nie mniej ważnych, na przykład ta też swego czasu głośna sprawa wyroku Trybunału i nierówności pewnych świadczeń, które są w obrębie środowiska niepełnosprawnych przyznawane i szereg innych takich spraw, nawet trzymając się samego tego zabezpieczenia bytowego, a oprócz tego mamy przecież też jeszcze kwestie poza takim zabezpieczeniem socjalnym, które też trzeba tutaj dalej reformować. Także myślę, że tych tematów będzie dużo i pytanie oczywiście, jak to zostanie uporządkowane. No 4 lata temu, jak protesty ustały, to wówczas poprzedni rząd zaproponował taką formułę okrągłego stołu, która później jakby była realizowana w ramach takich 5 podstolików tematycznych. Nie wiem, czy tutaj no, to doświadczenie zostałoby w jakimś stopniu powtórzone, czy nie. Natomiast faktycznie no, dobrze by było, żeby te rozmowy właśnie zmierzały ku takiemu kompleksowemu kształtowaniu tej agendy, bo w przeciwnym razie, jeśli tylko tematem byłyby jakieś wycinkowe problemy, no to później okaże się, że po jakimś okresie znów pojawią się grupy, które czują, że no ich prawa nie są respektowane. Część polityków wychodzi z założenia, że zanim będzie mówić się o ewentualnej konkretnej pomocy finansowej, należałoby uporządkować czy wręcz zreformować system orzekania o niepełnosprawności. To jest rzeczywiście problem? Tak. I tutaj o tym się mówi już od dawna. Mamy też, pracuję już jeszcze przed protestem, prace trwały i pewnie nadal trwają w zespole, specjalnie powołanym zespole do opracowania takiego projektu zmian. Do końca jeszcze nie znamy owoców tych prac tego zespołu, ale myślę, że tutaj na pewno też byłyby wskazane pewne zmiany, też w takim kierunku idące, które by po pierwsze ujednoliciły trochę ten system, bo mamy kilka systemów równoległych orzekania dla celów rentowych, dla pozarentowych, w tych celach pozarentowych też są dla różnych grup osobne segmenty tego orzekania, więc jest on rzeczywiście tak samo jak system świadczeń tych, zwłaszcza tych pieniężnych, jest bardzo niejednolity i różne grupy otrzymują różne formy wsparcia. Tak samo system orzekania też tutaj wymagałby takiego bardziej ujednolicenia, a także myślę, że no, zmiany pewnego takiego podejścia, czyli nie koncentrowania się tylko na pewnych takich deficytach, ale także dobrze by było, aby bardziej i samo orzecznictwo, ale też samo jakby współgrający z nim system wsparcia także koncentrował się właśnie na pewnych możliwościach osoby z niepełnosprawnością, także z tą naszą niepełnosprawnością i na barierach, które należy
jakby likwidować, żeby faktycznie te możliwości indywidualne mogły być w pełni czy bardziej wykorzystane. Przypomnijmy, opiekunowie osób niepełnosprawnych zawieszają protest prowadzony w Sejmie od 40 dni. O 14.30, czyli za mniej więcej 2 godziny przed gmachem Sejmu, odbędzie się konferencja prasowa w tej właśnie sprawie. Do tej kwestii oczywiście będziemy wracać. A naszym gościem był dr Rafał Bakalarczyk z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo panu dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo. Gość Polskiego Radia 24. Kwadrans po 12. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, a my zmieniamy temat. W naszym studiu Paulina Król, organizatorka gali Serce dla Zwierząt. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Wydarzenie, które odbędzie się w Warszawie 4 czerwca, czyli za dni kilka... No tak, 8. Po raz kolejny już ta gala będzie się odbywała. Opowiedzmy wszystkim tym, którzy nie znają tego wydarzenia, na czym polega, do kogo jest skierowane, po co się odbywa. Gala jest zwieńczeniem plebiscytu organizowanego przez portal psy.pl od 15 lat. To już 15 gala jubileuszowa. Ideą tego plebiscytu jest znajdowanie, nagradzanie, wyróżnianie osób, które bez rozgłosu, bardzo skromnie, ale z wielkiej potrzeby serca czynią coś dobrego dla zwierząt, z bardzo różnych dziedzin i obszarów, tak można by powiedzieć. My te osoby znajdujemy, internauci głosują, no i wyłaniamy oczywiście laureata. Gala ma być takim podkreśleniem tych zasług, tych ludzi. Jest organizowana w sposób bardzo uroczysty, z udziałem bardzo wielu... Jak to gala. Jak to gala, tak. Z udziałem bardzo wielu też znanych osób, które znamy nie tylko stąd, że coś robią fajnego w życiu, ale także pomagają zwierzętom. Zawsze też proszę, żeby osobom, która będzie wręczała nagrody laureatowi, żeby to była osoba, która też znana jest z tego, że pomaga zwierzętom, że jest lubiana, szanowana. Dotąd były to i Weronika Rosati, i Małgosia Kożuchowska, w zeszłym roku Krzysztof Ibisz, natomiast w tym roku specjalnie przyleci na jubileuszową galę Joanna Krupa, która no, też jest znana z tego, że bardzo pomaga zwierzętom. Więc myślę, że to będzie ogromne wyróżnienie i niezwykłe wzruszenie dla zarówno osób, które są nominowane, bo te 8 nominacji to już jest wielkie wyróżnienie spośród kilkudziesięciu zgłoszonych, no a laureat jest tylko jeden i ten laureat usłyszy z jej ust laudację, no i następnie odbierze piękną statuetkę przedstawiającą kobietę z psem niosącą złote serce. Powiedziała pani, że próbują państwo dotrzeć, czy docierają państwo do osób, które nierzadko z wielkim poświęceniem, ale bez rozgłosu angażują się w sprawy zwierząt, pomagają zwierzętom. Jak państwo ich znajdują, jak państwo docierają do tych osób? W dużym stopniu pomagają nam nominowani laureaci z lat poprzednich. Pomagają czytelnicy, którzy przysyłają propozycje przez cały rok. No ale oczywiście w tej chwili już jest nam dużo łatwiej, ponieważ jako redakcja portalu psy.pl codziennie piszemy newsy związane ze zwierzętami, no przede wszystkim z psami. I no po prostu mamy łatwy dostęp do najróżniejszych komunikatów, które się pojawiają. Staramy się wyłuskiwać wszystko, co interesujące, zbierać to po to, żeby potem, w momencie, kiedy już kolegium redakcyjne decyduje, kogo nominować, żeby to były nominacje bardzo różne, ponieważ ludzi, którzy ratują zwierzęta, z roku na rok przybywa w takim rozumieniu dosłownym, tak? Czy pomagają schroniskom, czy po prostu no, sami te zwierzaki przygarniają. No jest po prostu bardzo dużo takich osób czy instytucji. Natomiast my staramy się pokazać też postawy zupełnie inne, może nie tak oczywiste, także dotyczące nie tylko psów i kotów, o których się najczęściej mówi, ale także innych zwierząt. Nominowaliśmy kiedyś Stowarzyszenie Pomocy Królikom, bo okazuje się, że króliki tak samo są porzucane w lasach i na śmietnikach jak psy, niestety. W zeszłym roku piękną nominacją była, nazwaliśmy ją Batmamą, pani Barbara Górecka, która ratuje nietoperze.
Pat mama ładna. Tak, był też nominowany pan Jerzy Gara, który ma przytulisko Jerzy dla Jerzy, który ratuje jeże, bo jak się okazało, jeże mają dwa razy wydają miod i jeśli ten jesienny miod jest zbyt późno, to się często tak zdarza, że matka jeżyca porzuca swoje młode i one wtedy no, albo zginą, albo taki pan Jerzy wie, że trzeba je ratować, więc to jest też bardzo piękna postawa. Więc to są różne inne zwierzaki ratowane, ale też na przykład nominujemy osoby, zawsze staramy się nominować jedną, dwie osoby znane, które wykorzystują swoją popularność po to, żeby też robić coś dobrego dla zwierząt. W tym roku będzie to Kasia Bujakiewicz, która odczarowała złą sławę psów typu bull, czyli abstafów i tym podobnych, sama wychowując córkę z takim psem, ale też angażując się w fundacji AST. A w jaki sposób to się udało, to odczarowanie? Myślę, że właśnie w ten sposób, że ona sama wielokrotnie opowiada, no bo jest zapraszana do mediów, więc opowiada o tym, jak można wychowywać dziecko z takim psem, w jaki sposób można no normalnie egzystować. Oczywiście wymaga to odpowiedniego wychowania, ale też nagrała swój głos do filmu Fundacji AST, który właśnie pokazuje różne pozytywne strony tych psów. No, gdzie tylko może o tym mówi. Być może przesadziła, mówiąc, że odczarowała, może ona ciągle odczarowuje, więc to jest jeszcze długi proces, ale jednak już wiele osób przekonało się, że to nie są mordercy, bo jak mówi Kasia Bujakiewicz, jak ktoś ją pyta, czy to jest pies morderca, ona mówi tak, bo może zalizać na śmierć. Skoro mówimy o postaciach znanych, wspomnijmy jeszcze, że gala odbywa się pod patronatem małżonki prezydenta, pod patronatem Agaty Kornhauser-Dudy. Trzeba było długo przekonywać pierwszą damę, żeby objęła patronatem galę. Dla nas to jest wielki zaszczyt, ogromny prestiż dla naszej gali. Natomiast miałam tę przyjemność wraz z moimi koleżankami spotkać się z panią prezydentową na audiencji, że tak powiem, na kawie. I okazało się, że pani prezydentowa bardzo kocha zwierzęta. Ma bardzo dużo wspomnień jeszcze z dzieciństwa związanych ze zwierzętami. Ubolewa nad tym, że nie może mieć własnego zwierzaka ze względu, no, jak państwo wiecie, na bardzo, bardzo liczne wyjazdy pary prezydenckiej. Niemniej w zasadzie no, z dużą radością po raz pierwszy 3 lata temu objęła honorowym patronatem nasz plebiscyt. W tym roku już po raz trzeci i osoba, która zwycięży, otrzyma od pani prezydentowej osobiste gratulacje. Także myślę, że to będzie też niezwykłe wyróżnienie dla laureata tego plebiscytu. Rozumiem, że oczywiście nie możemy jeszcze zdradzić, kto wygrał, ale... No niestety, niestety. W kilku zdaniach naszkicować sylwetki nominowanych. No, postaram się w kilku zdaniach, chociaż rzeczywiście jest to dość trudne, natomiast z osób znanych już wspomniałam o Kasi Bujakiewicz, drugą osobą znaną jest Kasia Moś, która też no, na każdym kroku w zasadzie pokazuje swoją piękną postawę wobec zwierząt, sama ma przygarniętych kilka zwierzaków. Z osób nieznanych jest bardzo piękna, wzruszająca nominacja, to jest Staruszkowo, hospicjum dla starszych psów, które prowadzi pani Krystyna Zemajer, zamieniła prowadzenie pensjonatu dla ludzi na pensjonat dla zwierząt. Wspaniale się opiekuje, jak twierdzi, po to, żeby dać godność i odejście w miłości tym zwierzakom, które już nie są, przez nikogo nie zostaną adoptowane. Oprócz tego no, mamy takie nominacje jak chłopiec, spółczna, sportowiec i jednocześnie miłośnik zwierząt, który całe swoje stypendium w kwocie 250 zł, naukowe i sportowe, zakupił za to karmę dla schroniska w Bytowie. No i tym sposobem oczywiście chciał to zrobić anonimowo, no ale szef schroniska po prostu podziękował mu na Facebooku, więc sprawa się rozeszła. Tu oczywiście można by powiedzieć, że takimi współnominowanymi są rodzice, bo to jednak to, że dziecko się tak zachowuje, to jest na pewno duża zasługa rodziców. No mamy też nominowanego sportowca. Ja jestem poznanianką, ale naprawdę to nie dlatego. To jest Maciej Makuszewski, czyli piłkarz Lecha Poznań i jednocześnie reprezentacji Polski, który wraz z żoną Oliwią zainspirowani akcją Szlachetna Paczka dla Ludzi stworzyli akcję Świąteczna Paczka dla Zwierzaczka.
No i oni też bardzo pomagają. Jest nominowana na przykład Gosia Zdziechowska, to jest dziennikarka, która jeździ na wolontariaty do Australii, do Belize i do wielu innych egzotycznych krajów i tam okazało się, że jest taką polską doktor Dolittle, ponieważ staje się zastępczą mamą dla małpek, dla no, wielu innych naprawdę egzotycznych zwierząt, łącznie z tym, że się zaprzyjaźniła z sępem, więc jest to osoba, która naprawdę ma niesamowity dar pomagania i zbliżania się, zaprzyjaźniania się z dzikimi zwierzętami. No jest jeszcze Michał Luter, to jest z kolei, mamy właśnie bardzo różne te nominacje, to jest motorniczy z Łodzi, który być może słuchacze pamiętają, przed ostatnimi świętami Bożego Narodzenia na 84 minuty zatrzymał ruch tramwajowy, ponieważ pod jego wagon dostał się kot i mimo, że wszyscy się spieszyli, wszyscy się denerwowali, no bo to święta i w ogóle, to on jednak postanowił poczekać na dźwig, żeby tego kota wydostać. Naraził się oczywiście pasażerom, niemniej jak potem powiedział, oczywiście kota uratowano, dostał na imię Michał, na cześć swojego wybawcy, znalazł dom i tak dalej. Natomiast jak powiedział pan Michał na pytanie, czy nie obawiał się, że na przykład zostanie zwolniony z pracy, powiedział, że nie, ponieważ jego pracodawca zawsze powtarza, że należy szanować życie, nie tylko ludzkie. Więc to jest kolejny nominowany. Nie wiem, czy kogoś nie ominęłam. Jeszcze Monika Bukowska. Oczywiście to jest też bardzo piękna nominacja. To jest osoba, która poświęciła swoje życie lisom. Założyła lisi azyl przy schronisku w Korabiewicach i właściwie całe jej życie to są lisy. A zaczęło się od lisicy Oli, która trafiła bardzo pokancerowana z fermy lisiej, przy której ona czuwała dzień i noc. No i teraz właściwie też dnie i noce należą do lisów i ona pokazuje, jak wspaniałymi zwierzętami są lisy, jak można się też z nimi zaprzyjaźnić. Tak więc to są nasze nominacje. Szkoda tylko, że wygrać może jedna osoba, prawda? Myślę, że pani widzi to podobnie. Widzę to podobnie, chociaż zawsze powtarzamy, że ci, to już mówiłam, że tych ośmioro nominowanych to już jest wielkie wyróżnienie i właściwie oni uczestnicząc w gali wiedzą, że też no, zostali docenieni nie tylko przez nas, ale oczywiście przez czytelników, bo tych głosów oddanych na naszych nominowanych jest zwykle kilkanaście tysięcy. Poza tym swoją działalnością codziennie wygrywają w jakimś sensie. Myślę, że oni codziennie, a do tego widzimy, że ci, którzy poprzednio byli nominowani czy wygrali, cały czas kontynuują piękną pracę z serca na rzecz zwierząt. Powiedziała pani, że to jest gala jubileuszowa, po raz 15 zostaną wręczone nagrody. Widzi pani jakąś zmianę, jaka nastąpiła na przestrzeni tych 15 lat? Mówi się więcej o zwierzętach inaczej? Moim zdaniem my tu mamy swoją małą zasługę, bo poprzez ten plebiscyt i galę upowszechniamy to, że można pomagać zwierzętom na różne sposoby i czasem naprawdę nie potrzeba wielkiego wysiłku, żeby to robić. Dzięki temu, że nadajemy też pewien rozgłos naszemu plebiscytowi i gali, mówią o tym media coraz więcej i muszę powiedzieć, że z roku na rok tych pięknych postaw ludzkich wobec zwierząt jest coraz więcej. Zmienia się stosunek ludzi do zwierząt. Oczywiście słyszymy non-stop o przejawach okrucieństwa i to jest bardzo przykre i bardzo to nas wszystkich boli, no ale takie mamy media, że wiadomo, że też chcemy wiedzieć o tym, co złego się dzieje, nie tylko o tym dobrym. Ja się cieszę, że dzięki temu plebiscytowi i gali możemy mówić o dobrym. Natomiast na pewno nawet po tym, że co roku mamy coraz większy kłopot z wybraniem tych ośmiorka, widzimy, że jest coraz więcej ludzi, którzy naprawdę robią coś dobrego dla zwierząt i zależy im na tym i mają naprawdę wielkie serce. 15 gala już 4 czerwca. Może w takim razie dobrze byłoby poszerzyć grono laureatów i nominowanych, skoro tych ludzi jest coraz więcej, skoro tak mało miejsca, a tak wiele dobrych przykładów do pokazywania. Dziękuję za podpowiedź. Niemniej. To, że jest ośmioro, to trochę wynika też z tego, że z pewnej strony organizacyjnej, tak, no na pewno jest łatwiej pokazać tych ludzi, czy to w mediach, czy nawet podczas samej gali. Ale oczywiście niewykluczone, że
Być może przyszły rok przyniesie nam zmiany, bo teraz obchodzimy jubileusz 15-lecia. Może czas na zmiany, także niewykluczone, że pomyślimy o tym, żeby jeszcze poszerzyć to grono tych osób nominowanych. Ale to ewentualnie w przyszłym roku, w tym ewentualnie roku, w przyszłym jeszcze. Roku, tak. Na razie skupiamy się na tegorocznej gali. Tak jak mówiłam, no, przyjazd Jasi Krupy na pewno będzie to dużym wydarzeniem. Od wielu lat też Paulina Smaszkurzajewska prowadzi tę galę. No i tak jak mówię, myślę, że każdy, kto uczestniczył dotąd w tej gali, wie, jak to jest wzruszająca uroczystość. Paulina Król, organizatorka gali Serce dla Zwierząt, bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. To Polskie Radio 24, minęła 12:30. Czas na informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Jeżeli zawieszenie protestu